Najbliższy szczyt klimatyczny, już przypomnę, 26 raz spotkamy się wszystkie państwa świata na spotkaniu, które ma uzgodnić kolejne elementy tak zwanego kompromisu klimatycznego. Przypomnę, że bazujemy na porozumieniach paryskich z 2015 roku, dokumencie, który przyjęły wszystkie państwa świata. Kierunkowo zmierzamy w kierunku obniżenia emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych, tak żeby temperatury nie wzrosły powyżej 1,5 stopnia Celsjusza w porównaniu do początku epoki przemysłowej. No i walka trwa, tak, o to, żeby to się udało. Państwa poszczególne sprawozdają na szczycie klimatycznym, co udało im się zrobić. Przy okazji prezentują swoje polityki w zakresie tego, co się wydarzy w perspektywie najbliższych lat. Czyli tu jest oczywiście walka o to, żeby jak najdłuższa lista krajów była w gronie krajów neutralnych klimatycznie. Czy wygrywamy ten wyścig? No nie. Znaczy generalnie jest coraz gorzej, temperatury rosną, emisje rosną. I to, co jest potrzebne na najbliższym szczycie w Szkocji, to uzgodnienie jeszcze bardziej ambitnych celów, takich pośrednich, które nas mają doprowadzić do neutralności klimatycznej. Zwyczajnie trzeba przyspieszyć pracę. Spotkanie, które zwołał na kwiecień tego roku Joe Biden, było jednym z lepszych prognostyków, czyli rzeczywiście należy oczekiwać, że szczyt klimatyczny w Szkocji będzie, a może planujemy, żeby był przełomowy, bo rzeczywiście zapowiedzi ze strony takich rządów jak Japonia, czy Stany Zjednoczone, czy Kanada były bardzo obiecujące. I jeżeli się uda uzgodnić jeszcze bardziej ambitne podejścia na szczycie klimatycznym w Szkocji, no to można będzie go uznać za udany. Co się nowego pojawi? Na pewno pan Alok Sharma, prezydent COP26, zapowiedział, że jednym z tematów, który pewnie będzie istotny także dla Polski, to powrót do koncepcji globalnej edukacji klimatycznej. Czyli przypomnę, zostało to zgłoszone przez polski rząd w ramach polskiej prezydencji na szczycie klimatycznym w Limie i zostało poparte przez aklamację przez wszystkie 194 kraje. Teraz chcemy do tego wrócić, czyli rzeczywiście przypomnę, w Polsce no my planujemy na 15 lipca okrągły stół dla edukacji klimatycznej z udziałem pana ministra Czarnka i pana ministra Kurtyki. Podczas tego spotkania będziemy uzgadniać, że w Polsce edukacja klimatyczna będzie wprowadzana. Pan minister Czarnek na naszym ostatnim spotkaniu zapowiedział, że będzie to w roku 2023. Z tej deklaracji można się tylko cieszyć. No i oczywiście w tle mamy dialog z młodzieżowymi ruchami klimatycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieżowych strajków klimatycznych. To się dzieje nie tylko w Polsce, ale też w kilkudziesięciu innych krajach. No i te prace polskie oraz te prace podejmowane na rzecz edukacji klimatycznej w innych lokalizacjach będą miały swoje miejsce przy okazji szczytu klimatycznego w Szkocji. No bo uważamy, że edukacja globalna na ten temat pomoże w lepszym, szybszym, sprawniejszym wdrożeniu celów klimatycznych ONZ. Też dlatego, że to ludzie decydują, kogo wybierają, a politycy chętniej realizują odważne, ale często bardzo trudne decyzje polityczne, gdy czują poparcie społeczne dla tego, co robią, dla reform, które realizują. Bez edukacji klimatycznej politykom zwyczajnie jest trudniej ambitne reformy przeprowadzać, dlatego tak ważny jest ten wątek i dlatego go wyjmuję przed nawias, wspominając o tym, co nowego, co ciekawego będzie się działo w Szkocji.